tvpodkarpacie.pl. Galeria Sanok oficjalnie otwarta. Podczas uroczystej inauguracji, na którą zaproszono sanockich VIP-ów, odbyło się przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. W Galerii Sanok funkcjonować będzie około 30 sklepów. Do dyspozycji klientów będzie parking na 180 miejsc. Dla zaproszonych gości zagrał zespół Raz, Dwa, Trzy. Oficjalne otwarcie poprzedziła konferencja prasowa. Zapraszamy do wysłuchania jej fragmentów. Ta galeria akurat w tym miejscu jest taką niezwykłością z tego względu, że tutaj były bardzo trudne warunki budowy. To było coś, co było bardzo trudno przewidzieć, a jednocześnie bardzo wyzwanie techniczne, wielkie wyzwanie techniczne związane z tą budową. I to, że udało się tą galerię, zgodnie z projektem architektonicznym, usadowić tak, że nie jest jakąś bardzo wielką dominantą, nie dominuje nad całym zespołem staromiejskim, jest dobrze wkomponowana w otoczenie, a jednocześnie spełnia wszystkie swoje funkcje. Czyli jest parking, jest dobry dojazd z jednej strony, z drugiej strony, no i są powierzchnie handlowe, bardzo nowoczesne, bardzo eleganckie. I myślę, że miasto samo dzięki temu zyskało olbrzymi taki obiekt, który może się pochwalić. Korzyści dla miasta z faktu istnienia galerii będą wielorakie. Będą to korzyści, które możemy w wymiarze finansowym przedstawić. Przecież galeria jako podmiot prawa gospodarczego tutaj będzie płacić podatki właśnie w Sanoku. Do gminy miasto Sanok będziemy odprowadzać podatki z tytułu naszych praw do nieruchomości, do tego budynku i są to niemalutelne kwoty, jako że w przyszłym roku zapłacimy z tytułu podatków od budynków przewidzianych do działalności gospodarczą około 200 tysięcy złotych. Aktualnie płacimy rocznie około 7 tysięcy złotych podatku od nieruchomości. Chcę również powiedzieć, że przecież spółka, jeśli będzie osiągać zysk, a takie jest przecież założenie i taki jest cel, będzie również płacić podatki od osób prawnych. W wymiarze społecznym największą wartością tego obiektu jest to, że powstaną tu nowe miejsca pracy. Przecież w tych placówkach będą przede wszystkim ludzie z Sanoka i okolic zatrudnieni. Miasto jest bardzo zadowolone, że ten obiekt tutaj powstał, bo po pierwsze to miejsce, które wyglądało tak jak wygląda, takich miejsc podejrzewam, że jeszcze w Sanoku by znalazł, natomiast to rzeczywiście zostało wypełnione tą piękną bryłą, ona się rzeczywiście wkomponowała w tym momencie. To, co panowie tu też mówili, no oprócz tego, że tutaj znajdą miejsca pracy, no pewnie głównie pracownicy i mieszkańcy Sanoka i okolic, to też jest nie do przecenienia. Również i te miejsca parkingowe, które zawsze Sanok ma problemy z miejscami parkingowymi i wszyscy o tym wiemy na co dzień. Tutaj rzeczywiście 180 miejsc parkingowych, to też jest piękna rzecz. Parkowałem na górnym parkingu, rzeczywiście jest to o wiele łatwiejszy przejazd niż ewentualnie w podziemnym, poziomowym parkingu w Sanoku, który jest, bo tam są problemy ewentualnie. Tutaj nie będzie problemów żadnych, tu można przyjechać i parkować. To, co mówi pan prezes, że te pieniądze podatkowe trafią tak naprawdę do Sanoka, do władz, do urzędu, do i starostwa. No i wreszcie tak naprawdę wierzymy również, że ten obiekt przyciągnie mieszkańców całego powiatu sanockiego i nie tylko sanockiego, bo przecież proszę zapamiętać, że te galerie są piękne. Jest ich dużo, może nawet czasami ktoś powie, że za dużo w tym Rzeszowie i jest trudno wybierać, do której się jedzie, ale mieszkańcy czy powiatu sanockiego, czy bieszczadzkiego, czy leskiego też się tam udają. Ja wierzę w tym momencie,
że oni się zatrzymają tutaj właśnie. Jak się zatrzymają tutaj, to tutaj będą zakupy dokonywać, a jednocześnie będą również i po innych sklepach tutaj w Sanoku też chodzić i też zakupy dokonywać. I w związku z tym inni też zyskają. Także plusy są, natomiast przy obecnym budżecie miasta Sanoka jest to, budżet miasta Sanoka jest trudnym budżetem, szczególnie w tym roku i w związku z tym na pewno będziemy dyskutować w dalszej tam perspektywie o ewentualnym sprzedaży udziału przez miasto, gdyż tak naprawdę to, co prezes powiedział, ten obiekt, nawet jeżeli my te swoje udziały mniejszościowe sprzedamy, to ten obiekt tutaj zawsze będzie, ten obiekt będzie takie same czynił te pozytywne elementy, jak tutaj były wymieniane, czy przez jednego prezesa, czy przez drugiego, a jednocześnie być może, że budżet miasta wspomoże w tym w środkach finansowych. Proszę pamiętać, że aport miasta w tą spółkę jest to 3 300 000 zł. To też są pieniądze dla miasta nie do przecenienia, natomiast tutaj wymieniłem tyle plusów, pewnie by jeszcze można więcej wymieniać i naprawdę mieszkańcy, nie tylko mieszkańcy miasta, powiatu, ale i również tych terenów, cieszymy się, że taki obiekt powstał w Sanoku. Mieszkańcy miasta Sanoka z ulicy Jagiellońskiej mogli wszystko oglądać, patrząc na żywo teatr budowy, bo byliśmy w dole, teraz wyszliśmy do góry, cały czas mieliśmy dziesiątki osób, które robiły zdjęcia, filmowały i naocznie obserwowały to, co tutaj robimy. Spotkałem się z panem prezesem Froncem, który no jest tym większościowym udziałowcem. W ramach tego, że pierwokup całego udziału no, ma większościowy udziałowiec, takie rozmowy prowadziłem. Natomiast ustaliliśmy, że robimy wszystko, żeby ta galeria została uruchomiona przed wiosną, żeby ta galeria rzeczywiście została uruchomiona 11 marca, bo to warunkowało też różne inne elementy. Jeżeli by to nie było dokonane, to w tym momencie być może i również te stoiska, szefowie tych stoisk by zaczęli w tym momencie tutaj stawiać pewne warunki. Natomiast udało się, że 11 jest otwierana ta galeria, 12 już oficjalnie i cieszmy się z tego, że ta galeria jest w Sanoku. Natomiast przyjdzie jeszcze taki moment, że na pewno będziemy rozmawiać z udziałowcami odnośnie co dalej z tą częścią miasta, tak jak powiedziałem, jest to dość duża część dla budżetu miasta, byłaby to bardzo ważna rzecz. Chcieliśmy i to był nasz główny cel, ażeby oferta, jaką galeria będzie prezentować mieszkańcom Sanoka i ziemi sanockiej, no była bogata, żeby nie było swego rodzaju monotonii, żeby nie było tak, że mamy 90% galerii i jest tylko na przykład odzież albo buty. Ta oferta jest zróżnicowana, jest atrakcyjna. Mam nadzieję, że będzie ona rozszerzać ofertę handlową dla mieszkańców Sanoka. Będzie uzupełniać to, co już w krajobraz miasta Sanoka się wpisało. Mam na myśli te firmy, które przecież tutaj działają i jestem przekonany, że one będą działały. Jest kilka firm, które właśnie wywodzą się z Sanoka. To będzie firma, która będzie pod szyldem 4F funkcjonować, firma jubilerska, następnie Sekret Urody. To są właśnie firmy, które prowadzą miejscowi przedsiębiorcy. W czwartek o godzinie 12 Galeria Sanok zostanie otwarta dla klientów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji ze spotkaniem z sanockimi hokeistami oraz koncertem Margaret na czele. TV Podkarpacie.pl